Cześć, jestem Kuba, ci pokażę wam najlepszych zawodników na start w FIFA 22. No i standardowo, jak ostatnio już to wprowadziłem na mój kanał, każda osoba, która dostaje łapkę w górę pod tym filmem, napisze DM lajka, jak powiedzieć na początku kolejnego odcinka. A tutaj oczywiście widzicie te wszystkie osoby, które ostatnio właśnie tak napisały i zostawiły łapkę w górę. Standardowo zapraszam was na mój serwer Discord, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś przecieki z FIFA 22 i tak dalej, to serdecznie was zapraszam. A tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale, a jeżeli ty chcesz powiedzieć w kolejnym odcinku, to zostaw suba. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Malen, czyli zawodnik, który dopiero co przed do Borussii Dortmund. I według mnie ten piłkarz będzie w większości starterów FIFA 22, gdyż kiedy grał w lidze holenderskiej, to bardzo dużo osób go wykorzystywało, a według mnie, jeżeli chodzi o start, to właśnie Malen będzie najlepszym nawet napastnikiem w Bundeslidze. Według mnie generalnie karta będzie kosztowała gdzieś w okolicach 50 tysięcy, więc no przynajmniej tak według mnie, patrząc jak zachowywał się rynek przez ostatnie lata. No generalnie jak sami widzicie, karta będzie wyglądała bardzo grywalnie, bo oczywiście to jest moja karta poglądowa, no ale prawdopodobnie tak ona będzie wyglądała, no i naprawdę ta karta będzie wyglądała według mnie bardzo dobrze. Kolejnym zawodnikiem w tym odcinku jest Tierney, czyli pewnie też taki jeden z droższych zawodników, aczkolwiek jak zawsze mówię przy okazji takich odcinków, że załóżmy te 100 tysięcy końców i tak dalej, to już ma praktycznie każdy po pierwszym tygodniu gry, czyli można powiedzieć jak najbardziej, że to są zawodnicy na start. No oczywiście nikt sobie nie kupi na początku Mbappa zawodnika za 100 tysięcy, bo wiem jak jest. No i właśnie tutaj Szkoda według mnie tak, że będzie bardzo grywalną oraz dobrą kartą. No nie patrząc, był to jeden z najlepszych zawodników Arsenalu w zeszłym sezonie i według mnie piłkarz dostanie upgrade o 2 i tak się będzie prezentowała jego karta. Będzie to jeden z najlepszych lewych obrońców w Premier League. Pierwszy z tego, co chyba mi się tak wydaje, będzie Shaw albo Alex Telles. No i właśnie Tierney też będzie bardzo grywalnym zawodnikiem. W tym przypadku także uważam, że piłkarz to nie będzie droższy niż 50 tysięcy, gdyż no tutaj m.in. overall będzie oczywiście to karta grywalna i według mnie, jeżeli chodzi o składy z Premier League, to będzie opiekę w większości składów na samym początku gry. I teraz przechodzimy do Ndombele, czyli także zawodnika, który co FIFA jest bardzo grywalną kartą. Francuz dostanie według mnie upgrade'a o 2 w FIFA 22 i tak się będzie prezentowała jego karta, no bardzo grywalna. Z tego co ja pamiętam, to ten piłkarz nie kosztuje chyba więcej niż 20-30 tysięcy zawsze na początku gry. Z tym upgrade'em także uważam, że to powyżej 50 tysięcy monet ta karta oczywiście nie wyjdzie, a jego statystyki wyglądają naprawdę bardzo dobrze, na takiego centralnego pomocnika w jakiejś, nie wiem, formacji 4-3-3 na przykład. Będzie on wręcz idealny. No co, bardzo dobry dribbling oraz inne statystyki na karcie tego zawodnika. No i jak to już powiedziałem, będzie to bardzo grywalna karta i nie patrząc nawet niedroga. I teraz przechodzimy do Lucasa Moury, no czyli zawodnika chyba, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. No karta, którą praktycznie każdy zawsze gra na początku FIFA, bo piłkarz są od paru lat jest bardzo grywalny, a do tego karta nigdy nie jest jakaś najdroższa. Tutaj to jest zazwyczaj tak samo jak z Garethem Bale'em, że ta karta no, na początku kosztuje tak 100 tysięcy i z każdym tygodniem i na dnie można powiedzieć ta cena się zmniejsza, więc to możliwe, że to będzie taka jedna z najdroższych kart w tym odcinku. Jeszcze będzie jeden taki zawodnik, który może być droższy, no aczkolwiek jak to powiedziałem, no takie ceny do 100 tysięcy to jak najbardziej według mnie na start pasują, no bo no z każdym rokiem, a teraz sami wiemy jak zmieniły się te reguły dostawania końców i tak dalej oraz paczek za Division Rivals oraz Food Champions, będą nagrody tygodniowe oraz miesięczne, więc zdobyć te końce to będzie bardzo łatwo i te karty także według mnie będą coraz tańsze. No i według mnie Lucas Moura kolejny rok z rzędu będzie bardzo grywalną i wręcz idealną kartą na start. I teraz przechodzimy do prawdziwego rzeźnika z FIFA 20, z tego co pamiętam, a jest to Sissoko, który ma naprawdę bardzo dobrą kartę. Jest to bardzo silny zawodnik, który ma praktycznie każdą statystykę powyżej 70. No co, no to jest zawodnik, który według mnie jak na początek jest taką ikoniczną kartą, jeżeli chodzi o Ultimate Team, bo nawet są gracze, którzy nim grają, nie wiem, do jakiegoś grudnia albo stycznia. No bo co, zawodnik ma bardzo dobre tempo, jest bardzo silny i praktycznie na każdą pozycję na pomocy ten piłkarz siada, no oczywiście oprócz SPO, no bo to już nie przesadzajmy, ale czy SPD, czy także centralny pomocnik, to piłkarz to jak najbardziej daje radę. Do tego jest on Francuzem, więc będzie go można bardzo fajnie połączyć i tutaj także uważam, że będzie to karta, która nie będzie kosztowała więcej niż myślę jakieś 70-80 tysięcy. Ta cena może być nawet niższa, bo według mnie zostaje przy swoim obecnym overallu, więc pewnie będzie kosztował tyle samo co na początku FIFA 21, no ale sami musicie im przyznać, że jego karta znowu będzie wyglądała bardzo dobrze. I następnym zawodnikiem jest Saint-Maximin, którego zawodnika już omawiałem wam chyba kilka odcinków z temu, tego co pamiętam. No według mnie Francuz, no jak to co FIFA będzie bardzo grywalny, tego piłkarz ma 5 gwiazdek słabszej nogi oraz sztuczek chyba ma 5/5 z tego co pamiętam, więc jest to karta wręcz idealna. Na początku chyba nigdy nie kosztowało więcej niż 100 tysięcy, więc myślę, że tak samo będzie FIFA 22. No a według mnie lepszego lewego skrzydłowego to ciężko szukać w takiej cenie i z takimi statystykami na samym początku. No ja generalnie tym zawodnikiem, jak to już wam kiedyś mówiłem, chyba grałem jakoś do listopada albo grudnia nawet i wiemy nawet jakiego karta Inform była grywalna na przykład z filmów innych youtuberów.
No i kolejny rok z rzędu, tak samo jak inni zawodnicy w tym odcinku, będzie to bardzo grywalna karta. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest chyba najbardziej ikoniczna karta, jeżeli chodzi o grywalność oraz start w FIFA, a jest to oczywiście Marcel. W tym roku według mnie piłkarz ten dostanie downgrade o 2, jego overall będzie wynosił 82 i według mnie tylko to wpłynie na spadek ceny tego zawodnika. Dobrze wiemy, że to jest piłkarz, którym chyba praktycznie każdy grał w FIFA, a także na początku są w większości ze składu, bo jest to bardzo grywalna karta, nie ma co się oszukiwać. Tutaj wiemy, że chyba jego gwiazdki słabszej nogi troszkę są zniszczone, jeżeli chodzi o przełom FIFA 20-21, tak samo będzie FIFA 22, aczkolwiek mimo to karta cały czas wygląda bardzo dobrze. Chyba każdy z was się ze mną zgodzi, że jest to najbardziej ikoniczna karta, jeżeli chodzi o grywalne karty w ostatnich latach. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Już tak, nie zapomnijcie coś łapki w górę pod tym filmem. Jak to mówiłem, każda osoba, która dostaje łapkę w górę pod tym filmem, napisze w komentarzu, dałem lajka i pojawi się w kolejnym odcinku. A teraz już nie przedłużam, dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia, cześć!